Grzegorz Braun i Roman Fritz mówią wprost. Ministerstwo Klimatu do likwidacji, a jego kierownictwo do więzienia. Unia Europejska z von der Leyen na czele. Zamiast pomagać, tylko przeszkadza. Szanowni Państwo, ta straszna katastrofa, która się wydarzyła i wydarza nadal na naszych oczach, udowodniła czarno na białym cały bezsens dotychczasowych pozorowanych działań zarówno Unii Europejskiej, jak i całej tej agendy zrównoważonego rozwoju, czy niezrównoważonego rozumu, jakkolwiek to nazwać. Skupiły się te wszystkie pseudoelity współczesnego rozwiniętego świata na wymianie jakichś tam nakrętek, żarówek, działań absurdalnych, tylko po to, żeby był jakikolwiek efekt propagandowy. Kto dziś wierzy we wpływ i możliwości człowieka w walce z tak zwanymi zmianami klimatycznymi. Równie dobrze można walczyć z ruchem obiegowym Ziemi dookoła Słońca czy Układu Słonecznego dookoła naszej galaktyki. Proszę Państwa, kim my teraz dysponujemy? Kto stoi na czele? Kto jest twarzą walki z powodzią czy z jej skutkami? Tacy ludzie jak pan Kierwiński, jak pani Henning-Kloska, jak pani Zielińska. Ja rozumiem, że wymieniając te nazwiska, państwo od razu się czują znacznie bardziej bezpiecznie. To jest oczywiście ironia i kpina i ja za to serdecznie przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać po prostu. Nasza rzecznik, pani Marta Czech, wymieniła szereg krajów, które borykają się z tą straszliwą powodzią. Na takie katastrofy czasem ratunku nie ma, ale można się do niej oczywiście przygotowywać na znacznie wyższym poziomie. Pokazuje to na przykład kraj, który nie leży w Unii Europejskiej, ale zaraz obok. Jest otoczony ze wszystkich stron krajami unijnymi. Mam oczywiście na myśli Szwajcarię. Kraj bardzo górzysty, narażony na spiętrzanie wód, jak nigdzie praktycznie w Europie. Jakby się tak skupić tylko na jednym ich rejonie, na Alpach Walijskich, tych najwyższych, wiecie Państwo, gdzie jest cała plejada czterotysięczników. Tam są zbiorniki retencyjne, tak, w Zasfej, bardzo wysoko położony, znany zbiornik i takich zbiorników jest cała masa. A co u nas? Nie można takich zbiorników budować, bo oczywiście ekologia. Czy Szwajcaria kojarzy się Państwu z krajem, który nie stawia na ekologię? A jak przysłowiowy szwajcarski ser, są podziurawione szwajcarskie Alpy tunelami, schronami. Tam nawet jest, proszę Państwa, najwyższa w Europie linia kolejowa, na Gornergrad, ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Tam jest metro wydrążone w skałach powyżej 2000 metrów na przełęcz Zuniga. Tam jest masa wyciągów narciarskich i kolejek wysokogórskich. Nikt teraz oczywiście przeciwko temu nie protestuje, bo nikomu to nie przeszkadza. W Polsce takich inwestycji być oczywiście nie może ze względu na pseudoekologów, jak to się okazało ostatnio, wręcz ekoterrorystów. No ale cóż, mamy takie kadry, jakie mamy. Wniosek mój, Ministerstwo Klimatu od razu do zamknięcia jako punkt pierwszy wyjścia z tego potężnego kryzysu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan prezes Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże, tak jest. Ministerstwo Klimatu do likwidacji, a kierownictwo tego resortu do więzienia, szanowni Państwo, za sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa, za straty mienia przeogromnej wartości. Tak powinniśmy zobaczyć tych ludzi, tych ministrów przed Trybunałem Stanu, przed sądami i mam nadzieję, że się to stanie, dlatego że deziluzja postępuje w tempie bardzo szybkim. Narody Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, widzą, że to wielki fałsz, to fikcja właśnie w momentach kryzysu. A można by powiedzieć, to nie kryzys, to rezultat wcześniejszych zaniedbań. Okazuje się, że wszystkie obietnice, wszystkie te obiecanki, cacanki eurokołchozowe są kompletnie bez pokrycia. Wprowadzano Polaków i inne narody do Unii Europejskiej właśnie pod tym pretekstem, że to jest taki zbiorowy system niemalże ubezpieczeń wzajemnych, że w razie
kryzysu, zagrożenia Unia pomoże. Otóż nie pomaga. Przyjechała pani komisarz von der Leyen i łaskawie zezwoliła na przełożenie z kieszeni do kieszeni tego, co i tak nasze. Nie ma żadnych dodatkowych funduszy, nie ma żadnej dodatkowej pomocy. Uwaga, jest gorzej niż byłoby bez tych obietnic, bez pokrycia, dlatego że bez nich przynajmniej zadziałałyby jakieś normalne, ludzkie, międzynarodowe odruchy solidarności. Dzisiaj nie ma tych odruchów solidarności. Niemcy, Austriacy za zasłoną ulewy zamknęli, półprzymknęli granice, zlikwidowali pokątnie w jakiejś części grupę Schengen i nie ma mowy o odruchach solidarności, dlatego że wszyscy mówią, no przecież Unia jest od tego, żeby pomogła. To pewnie pomaga. No więc nie pomaga, szanowni państwo, do likwidacji nie tylko Ministerstwo Klimatu. Damy sobie radę bez niego. Nasza polityka klimatyczna, dobry klimat dla biznesu, dobry klimat dla ludzi interesu, ale do likwidacji również Polskie Wody, które jak się okazuje są doktrynerską organizacją, która dezorganizuje wszelkie przygotowania, które mogłyby, jeśli nie zapobiec, to zredukować skutki katastrof naturalnych, właśnie z akcentem na naturalnych. One są naturalne. Tak jak za komuny wszystkie nieprawości, wszystkie niegospodarności były dokonywane pod pretekstem ścigania, podążania za mirażem pełnej sprawiedliwości społecznej, tak teraz w eurokomunie mamy miraż zrównoważonego rozwoju i zero emisyjności. To się nigdy nie wydarzy, a po drodze idziemy w koszta. I to są koszta, które przyprawiają o bankructwo polskiej rodziny, dlatego że przecież nie jest w ludzkiej mocy odbudować życie tak zdewastowane właśnie przez tych, którzy uniemożliwili budowę zbiorników retencyjnych, tych, którzy wcześniej, a i dzisiaj dalej opowiadają bajki klimatystycznej religii, quasi religii. Z tym wszystkim precz Ministerstwo Klimatu, Wody Polskie, nie tylko do zamknięcia jako firma, ale też kierownictwo do zamknięcia pod kluczem, pod śledztwem, a w systemie międzynarodowym, szanowni państwo, eurokołchoz nie ma sensu, nie ma pozytywnego sensu, ma sens negatywny. To jest sieć uwikłań, zobowiązań, które nas dotyczą, ale bez najmniejszej, jak widzimy, wzajemności. I to jest stanowisko Konfederacji Korony Polskiej. My jedni na tym rynku politycznym nie chcemy do końca naszego i waszego, szanowni państwo, życia naprawiać błędów i wypaczeń eurosocjalizmu. My chcemy niepodległości, suwerenności, a wracając do punktu wyjścia naszej konferencji, jesteśmy przekonani, że mamy tu wspólny interes z wszystkimi narodami Europy Środkowej. Jesteśmy przekonani, że niepodległa Rzeczpospolita będzie zdolna inicjować porozumienia międzynarodowe, bilateralne, ale też i w szerszym składzie. One przecież, te wszystkie wymienione przez pana Jana Krysiaka, wcześniejsze trójkąty i pięciokąty i dziewiątki bukaresztańskie, one wszystkie są przecież, nie bójmy się tego jasno stwierdzić, one są torpedowane przez tych, którzy eurokołchoz stworzyli i dla których eurokołchoz jest narzędziem realizacji ich imperialnych interesów, ich egoizmów narodowych. Czas najwyższy, by mniejsi, ale mądrzejsi doszli do porozumienia. Nie widzę żadnych przeszkód na drodze do takich porozumień, no chociażby z wszystkimi państwami, które leżą w dorzeczach tych wielkich rzek, które od czasu do czasu, mimo swojego piękna, przyprawiają nas o taki ból głowy i przyprawiają nas o takie straty. Wszyscy, którzy zamieszkują dorzecze,
Dunaju, także Odry, Wisły, oni wszyscy powinni się porozumiewać i szybciej dojdziemy. Oni wszyscy powinni się porozumiewać i szybciej dojdziemy do takich porozumień, jeżeli nie będzie naszego kontaktu zaburzać ta sztuczna instancja blokująco filtrująca, jaką jest Eurokołchoz. Precz z Ministerstwem Klimatu, precz z instytucją Wody Polskie, która, jak widzimy, jest od tego, żeby Polakom wody raz brakowało, a dwa, kiedy jest jej nadmiar, żeby nie było przed tym obrony. Wszyscy won. Skoro Ministerstwo Klimatu nie jest w stanie zabezpieczyć ludzi, to dla kogo ono jest? Dla samych siebie? Przesiąknięte lewackimi ekoterrorystycznymi ideami wspiera skrajnie lewackie organizacje, zamiast dbać o obywateli. A może to ministerstwo to banda szamanów, którzy myślą, że wywołają deszcz i przesuną słońce, kiedy zechcą? Wspierają utopijne, radykalne pomysły, które prowadzą Polskę donikąd. Zamiast chronić ludzi, urzędnicy zajmują się ideologią i fantazjami, a prawdziwe potrzeby kraju, takie jak zbiorniki retencyjne, pozostają ignorowane, aby przyroda nie ucierpiała. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco z polską racją stanu.